Cześć, z tej strony Denis, witajcie na moim kanale. Zapraszam na szybki unboxing oraz pierwsze wrażenia z nowego iPhone'a SE, czyli najtańszego obecnie iPhone'a w ofercie. Otwórzmy sobie szybko pudełko, mamy jak zwykle papierki oraz informacje o organizacji RED, która wspiera walkę w AIDS, a w obecnych czasach wspiera również walkę z koronawirusem. Oczywiście mamy sam telefon właśnie w kolorze czerwonym, słuchawki EarPods oraz zwykłą ładowarkę 5W, ale iPhone wspiera również szybsze ładowanie 18W, tylko trzeba sobie właśnie dokupić tą ładowarkę, a także wspiera ładowanie indukcyjne. Sam telefon mamy to samo body co iPhone 8, niczym się nie różni jeżeli chodzi o wygląd. Jedyną kosmetyczną różnicą jest logo na pleckach, które teraz jest na środku telefonu, podobnie jak w nowszych modelach, a nie w górnej części. Nie rozumiem, czemu te europejskie oznaczenia są tak mocno wyeksponowane, bo na przykład w iPhone 7 czy na przykład w 11 te oznaczenia, mimo że nadal są, to są prawie niewidoczne. Tutaj natomiast są bardzo widoczne, aż takie chromowane. Mamy dodatkowo napis Product Red, właśnie dlatego, że to jest ta wersja kolorystyczna czerwona, która wspiera fundację. Oczywiście mamy ten sam ekran co w iPhone 8, czyli Retina HD 4,7 cala o rozdzielczości 1334x750 pikseli. Mamy również to samo Touch ID co w iPhone 8 i może w obecnych czasach maseczek to lepsze rozwiązanie niż Face ID. Oczywiście odporność na wodę i kurz IP67, co w praktyce oznacza możliwość zanurzenia iPhone'a na 1 metr przez 30 minut. Mamy również prawdopodobnie ten sam co w iPhone 8 aparat, ale teraz napędzany jest procesorem A13 Bionic z nowych iPhone'ów 11 i 11 Pro, więc zyskał również tryb portretowy oraz Smart HDR. Dodatkowo w nowym iPhone SE mamy wsparcie dla Wi-Fi 6 oraz Dual SIM i oprócz fizycznej karty SIM możemy również używać eSIM. Z iPhone'a SE natomiast wyjęto 3D Touch, czyli wciskanie ekranu, teraz jest to zastąpione Haptic Touch, czyli imitacją jak w pozostałych nowych modelach. Dla kogo jest iPhone SE? Na pewno będzie dobry jako pierwszy iPhone, jeżeli ktoś nie jest pewny, czy chce wchodzić w ekosystem Apple'a, to iPhone za 2200 zł, a nie za 3000 czy 5000 będzie lepszym rozwiązaniem, aby sprawdzić swoją kompatybilność z Apple. Oczywiście kupi go każdy, kto wolał właśnie mniejsze iPhone'y, ten rozmiar iPhone'a 8, 7 czy 6, mniejszy ekran oraz grube ramki nie będą tym ludziom przeszkadzać oraz ludzie przyzwyczajeni właśnie do tych rozmiarów, do Touch ID będą zachwyceni, że w tym samym body będą mieli telefon na kolejne lata, bo iPhone SE drugiej generacji będzie prawdopodobnie otrzymywał najnowsze uaktualnienia jeszcze przez dobrych kilka lat, prawdopodobnie 4 lub 5 lat. Tak się składa, że mam pierwszą generację iPhone SE, która bazuje na body z iPhone'a 5 i ona wciąż ma najnowszy soft iOS 13.4.1, a ten model został zaprezentowany w 2016 roku, więc ma już 4 lata i podejrzewam, że iOS 14 również dostanie, więc druga generacja spokojnie wystarczy właśnie na 4 lub 5 lat, jeżeli się po prostu wcześniej fizycznie nie zepsuje. Wraz z iPhone'em SE drugiej generacji nastąpił koniec iPhone'ów z białym frontem. Szkoda, bo moim zdaniem iPhone'y z białym frontem wyglądały lepiej, no ale nie mamy już białych frontów. Prawdopodobnie ten czarny front został zastosowany dlatego, że nie widać właśnie wtedy tych grubych ramek i wszystko wygląda na taką jedną czarną taflę, a nie czarny ekran wystający właśnie z grubych białych ramek. W porównaniu z iPhone'em 11 Pro rozmiarami iPhone SE jest niewiele mniejszy, ale ekran jest właśnie zauważalnie mniejszy. Nowy iPhone SE jest również dużo lżejszy od 11, ale z tyłu mamy połyskowe szkło, a moim zdaniem lepiej to wyglądało w macie, tak jak właśnie w iPhone 11 Pro. Nawet iPhone 7, który również występował w czerwonym kolorze, był właśnie taki matowy, był z aluminium, ale to aluminium było takie matowe i moim zdaniem wyglądało to dużo lepiej niż połyskowe szkło, które mamy w iPhone SE czy na przykład w iPhone'ach 11 bez Pro. Oprócz czerwonego modelu iPhone SE dostępny jest również model biały oraz czarny i wszystkie modele mają czarny front, a ceny zaczynają się od 2200 zł za model 64 GB. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o nowym iPhone SE, czy go kupujecie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego telefonu, to również piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć w pełnej recenzji tego telefonu. Oczywiście zostawcie też łapkę w górę przy tym filmie, to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek, zostańcie na dłużej. A tymczasem w tym filmie to już wszystko i do zobaczenia w następnym. Dzięki, cześć!